Kontynuując nasze rozważania nad dziedziczeniem, poznamy dzisiaj narzędzie, które nazywa się szachownica paneta. Reginald Panet był brytyjskim naukowcem, genetykiem. Urodził się w drugiej połowie XIX wieku i jest w ogóle twórcą jednego z najbardziej znanych czasopism zajmujących się dziedziną wiedzy, jaką jest genetyka, ale najbardziej znany jest właśnie z wynalezienia i używania takiego narzędzia, które nazywamy szachownicą paneta. Znasz jej już z poprzedniego filmu dotyczącego podstaw dziedziczenia, ale Przypomnijmy, że jest to taka tabela, no po prostu rodzaj diagramu, który pozwala nam przewidzieć, pozwala nam stwierdzić wszystkie możliwe kombinacje genotypów, które powstaną z połączenia określonych genotypów rodzicielskich, męskiego i żeńskiego. Tablica paneta, a właściwie szachownica paneta, pozwala nam także przewidzieć, z jakim prawdopodobieństwem. Potomstwo będzie homozygotą albo heterozygotą pod względem tego konkretnego genu, a także jakie genotypy będą prowadziły do powstania jakich fenotypów. Przyjrzymy się temu wszystkiemu bliżej. W każdym razie wiedz, że tutaj, w poziomie i w pionie, mamy rodziców, a każda z tych krateczek, którą widzimy tutaj na środku, przedstawia genotypy potomstwa. Kiedy będziemy dzisiaj o tym wszystkim rozmawiać, to pamiętaj, że większość cech wcale nie jest dziedziczona w taki sposób, że decyduje o ich ujawnieniu się tylko jeden gen. My mówimy teraz cały czas, że jakiś gen prowadzi do powstania jakiejś określonej cechy. Pamiętaj, że tak naprawdę geny przekładają się na białka. A i to jest pewnego rodzaju uproszczeniem. Zdarza się oczywiście, że określone białko może wywoływać od razu po prostu określonego rodzaju cechę. I tak jest w przypadku, o którym rozmawialiśmy na poprzednim filmie czyli o zdolności wyczuwania gorzkiego smaku substancji, która nazywa się PTC. Tam akurat jedno jedyne białko faktycznie decyduje o tym, czy można ten smak odczuwać, czy też nie. Ale pamiętaj, że takie sytuacje należą do rzadkości. W większości przypadków cechy dedykowane są wielogenowo. Ze względu na to, czego będziemy dzisiaj się uczyć, będziemy się posługiwali cechami człowieka, które faktycznie są dziedziczone monogenowo. Znowu będziemy posługiwali się zdolnością do wyczuwania gorzkiego smaku PTC i posłużymy się również czynnikiem Rh krwi. Na pewno znasz taki czynnik. Mówi się, że ktoś jest Rh+ albo że jest Rh-, minus. tak naprawdę to za ten czynnik Rh też odpowiada dużo więcej genów i w ogóle alleli tych genów jest dużo więcej niż my będziemy dzisiaj pokazywać, ale akurat tutaj funkcjonalnie dla uproszczenia można przyjąć, że jest tylko jeden ważny antygen, czyli takie białko, które ujawnia się na powierzchni naszych czerwonych krwinek erytrocytów, które determinuje to, czy można powiedzieć, że my jesteśmy Rh+, plus, czy że jesteśmy Rh-. Minus. No dobrze, wiemy już czym jest szachownica paneta, wiemy jakimi cechami będziemy się posługiwać, będziemy się też wspierać cechami roślinnymi, bo właściwie to czemu nie? Możemy chyba przejść do akcji. Pierwszą szachownicą paneta, jaką sobie narysujemy, będzie szachownica dotycząca dominacji. Pamiętasz pewnie z poprzedniego filmu, że są takie sytuacje, kiedy jeden allelgenu Dominuje nad drugim. To znaczy, że jeżeli jest z nim zestawiony, to ten allel, który jest niedominujący, mówimy recesywny, w ogóle się nie ujawni. Allele dominujące zaznaczamy dużymi literami, Allele recesywne małymi literami. Wspominałam Ci już o gorzkim smaku PTC i, to, że, o, i o tym, że jedni ludzie potrafią go odczuwać, a inni nie, i zależy to u nich od genotypu. Cecha polegająca na możliwości wyczuwania smaku PTC jest cechą dominującą, natomiast niemożliwość odczuwania smaku PTC zależy od alleli recesywnych. Jeżeli mamy genotyp GG. -G, to znaczy, że mamy dwa allele dominujące i jesteśmy w stanie odczuwać smak PTC. Jeżeli mamy jeden allel dominujący i jeden allel recesywny, to też z racji, że duże G jest dominujące, ujawni się możliwość odczuwania smaku. Natomiast jeżeli będziemy mieli małe G i małe G, czyli dwa allele recesywne, to tylko i wyłącznie w takiej sytuacji nie będziemy w stanie odczuwać smaku gorzkiego tej substancji. Powiedzmy w takim razie, że chcemy narysować krzyżówkę dotyczącą tego, co się stanie, jeżeli potomstwo ze sobą będą mieć kobieta i mężczyzna. Mężczyzna będzie tutaj rysowany w pionie, kobieta będzie w poziomie, którzy mają określone genotypy. Kobieta jest homozygotą dominującą, czyli ma oba allele dominujące, natomiast mężczyzna będzie. Homozygotą recesywną. Tak więc kobieta będzie mogła do swoich gamet wprowadzić albo jedno duże G, albo drugie duże G, dlatego że jedno duże G podchodzi od jej jednego rodzica, a drugie od drugiego. Tak samo będzie w przypadku mężczyzny. I teraz za pomocą szachownicy paneta narysujemy, jakie są możliwe genotypy potomstwa. Zobaczmy w takim razie. W tym przypadku duże g i małe g da duże g i małe g tak samo będzie tutaj tutaj i tutaj tak więc w przypadku kiedy homozygotę dominującą połączymy z homozygotą recesywną wszystkie genotypy potomstwa będą takie że będzie w nich przynajmniej jedno duże g co z tego wynika to znaczy że wszystkie będą miały ujawniony ten genotyp dominujący którym jest zdolność Odczuwania smaku. No a teraz zadajmy sobie pytanie, które jak już wiesz z poprzedniego filmu, zadał sobie także Mendel. Co będzie, jeżeli skrzyżujemy osobniki z tego pierwszego pokolenia między sobą? Czyli teraz będziemy mieli kobietę, która będzie o takim genotypie, i mężczyznę, który będzie o takim samym genotypie, duże G i małe G. Będziemy w takim razie mieli duże G lub małe G w gamecie kobiety i duże G lub małe G w gamecie mężczyzny. W takim razie genotypy będziemy mieli następujące: dwa duże G, duże G i małe G, duże G i małe G i dwa małe G. I co mamy w tej chwili? Po pierwsze, homozygot mamy 50%. Homozygot, czyli takich osobników, które mają oba identyczne allele, tego genu, o którym rozmawiamy. To będzie homozygota i to będzie homozygota. To będzie homozygota recesywna, a to będzie homozygota dominująca. I będziemy mieli 50% heterozygot o takim genotypie i takim genotypie. Wszędzie tam, gdzie jest allel dominujący z dużą literką G, będziemy mieli zdolność odczuwania smaku, bo tam, gdzie duże G jest, tam ono zawsze będzie dominować. A 25% potencjalnego potomstwa będzie miało oba allele recesywne i wtedy nie będzie zdolne do odczuwania smaku gorzkiego. Tak w ogóle to to jest pokolenie pierwsze, dokładnie takie jak określał je Mendel, to już wiesz z poprzedniego filmu, a to jest pokolenie drugie, w którym mamy zupełnie inny rozkład cechy niż w pokoleniu pierwszym. W pokoleniu pierwszym wszyscy mieli Fenotyp polegający na zdolności odczuwania smaku, a w pokoleniu drugim już tylko 75% osobników taki genotyp by miało. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że Mendel określił coś takiego jak krzyżówka testowa, żeby sprawdzić, jakiego rodzaju genotyp ma osobnik o fenotypie dominującym. W jego przypadku, jak wiesz, były to rośliny, czyli chodzi o to, że ujawnia się cecha dominująca, ale nie wiadomo, jaki to jest genotyp. Nie wiadomo, czy to jest homozygota, oba allele dominujące, czy heterozygota, jeden allel dominujący i jeden allel recesywny. Jeżeli chcemy się tego dowiedzieć, to musimy się posłużyć czymś, co Mendel nazwał właśnie krzyżówką testową, i wygląda to następująco. Krzyżujemy tego osobnika. O nieokreślonym do końca genotypie albo homozygotycznego, albo genetycznego, z, gamet, z osobnikiem homozygotycznym o obydwu allelach recesywnych. No i narysujmy sobie to bardzo szybciutko. Jeżeli będziemy mieli takiego osobnika, który będzie heterozygotą, to przynajmniej część potomstwa, oczywiście w dużej skali, będzie miało. Genotyp recesywny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zestawimy ze sobą te osobniki, to będziemy mieli następujące genotypy: GG, GG, GG i GG. Widzisz, jest przynajmniej część osobników, które mają obydwa allele recesywne i u nich ujawni się recesywna cecha. Tak więc możemy sprawdzić, że jeżeli połączymy ze sobą osobnika, który jest heterozygotą pod względem Alleli dotyczących określonego genu, a jeden z tych alleli jest dominujący, i bardzo łatwo w ten sposób sprawdzimy, krzyżując go z osobnikiem, który ma obydwa allele recesywne, że on jest właśnie tą wspomnianą heterozygotą. Natomiast wiesz już, że w przypadku, kiedy jeden osobnik jest homozygotą, dominującą, no to nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek potomstwo miało genotyp, który będzie skutkował tym, że objawi się. Cecha recesywna. To właśnie nazywamy krzyżówką testową. Zestawienie osobnika o fenotypie dominującym z osobnikiem. O fenotypie recesywnym. Na tej podstawie możemy sprawdzić, czy genotyp tego osobnika o dominującej cesze jest homozygotyczny czy heterozygotyczny. No dobra, w porządku. Kolejnym zagadnieniem, o którym chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać, jest tak zwane zagadnienie niepełnej dominacji. O nim też już wspominaliśmy na poprzednim filmie. Niepełna dominacja to taka sytuacja, że jeden allel niezupełnie dominuje nad drugim i kiedy się połączą. To wtedy mamy ujawnienie się cechy pośredniej. Pokazywaliśmy to na przypadku koloru kwiatów. I teraz zrobimy dokładnie tak samo. Załóżmy, że tutaj mamy jeden kwiat, który będzie czerwony i nazwiemy go sobie R, i on będzie miał genotyp RR, ten kwiatek, a drugi będzie biały, A, i on będzie miał genotyp WW. Jak już wiesz, to R nie do końca będzie nad tym W, Dominowało. No i rysujemy w takim razie. Tutaj w gametach od tego czerwonego osobnika może być tylko R i R, a tutaj od białego może być tylko W i W. I efekt będzie taki, że wszystkie genotypy potomstwa będą wyglądały następująco. I z racji, że mamy tutaj do czynienia z niepełną dominacją, to wszystkie te kwiatki będą miały kolor różowe. Dlatego, że po prostu nastąpi zmiksowanie cech ze sobą. Na tym właśnie polega niepełna dominacja. Nie do końca czerwone, nie do końca białe, tylko po prostu różowe. To jest pokolenie pierwsze. Jeszcze raz pokażę ci, że coś bardzo ciekawego dzieje się w pokoleniu drugim. Tutaj za chwilę narysujemy pokolenie drugie, które będzie pochodziło z połączenia ze sobą dwóch osobników z pokolenia pierwszego. To jest bardzo interesujące, bo w pokoleniu pierwszym ze skrzyżowania takich osobników, jakie widzisz tutaj, w ogóle nie ujawni się ani czerwona cecha, ani biała cecha. W ogóle żaden z tych alleli w takiej swojej y, czystej formie się nie ujawni. Natomiast ujawni się po skrzyżowaniu dwóch osobników z pokolenia pierwszego między sobą, dlatego że każdy z tych osobników, jak już wiesz, ma genotyp RW i ten. I ten. Tak więc do gamet mogą być wprowadzone albo R, albo W, albo taki, ale, albo taki. I tutaj tak samo. Ale z tego połączenia otrzymujemy nie tylko możliwość RW i RW, tak jak widzimy to tutaj, czyli heterozygot, ale także mamy możliwość otrzymania RR i WW. I te RR. I WW to będą homozygoty i te homozygoty będą miały taki kolor jak rodzic z pokolenia P, czyli parentes, albo taki kolor jak drugi rodzic z pokolenia P. I tutaj będziemy mieli kwiatki różowe, tak jak w pierwszym pokoleniu. Czyli mamy proporcję, którą pokazywałam Ci już na poprzednim filmie. Jeden. Do dwóch, do jednego: jeden kwiatek taki, dwa kwiatki pośrednie i jeden kwiatek taki. Czyli mamy sytuację, w której po skrzyżowaniu dwóch osobników z pokolenia pierwszego, w przypadku niepełnej dominacji, dają nie tylko osobniki, które wyglądają tak jak one same, ale również osobniki, które odtwarzają cechę, która była widoczna w pokoleniu rodziców, a w ogóle zaniknęła w pierwszym pokoleniu. Znamy już więc dominację, znamy niepełną dominację. Czas, żebyśmy poznali kodominację. Kodominacja następuje wtedy, kiedy mamy dwa allele, które nie zagłuszają siebie nawzajem, ale wtedy, kiedy występują razem, to ujawnia się cecha pochodząca i z jednego, i z drugiego. I przypadkiem takiej kodominacji u człowieka są grupy krwi: A i B. Są dominujące, natomiast 0 jest recesywne. To, o czym mówimy, jest bardzo dużym uproszczeniem, bo tak naprawdę pod względem molekularnym to jest trochę bardziej skomplikowane, ale myślę, że do naszego dzisiejszego celu kompletnie wystarczy. Tak więc mamy sytuację taką, że kiedy spotkają się allele A i B, to grupa krwi będzie AB, dlatego że obydwa będą wyrażane. Jeżeli będziemy mieli zestawienie A i 0, to ujawni się tylko A, dlatego że 0 jest allelem recesywnym. Jeżeli będziemy mieli B i 0, to tak samo ujawni się B, dlatego że 0 jest recesywne. Musimy mieć dwa allele 0, żeby mieć grupę krwi 0. One się tak naprawdę nie nazywają 0, ale myślę, że dzisiaj w zupełności wystarczy, jeżeli takie sobie roboczo nazwiemy. No dobrze, no to teraz załóżmy, że mamy dwoje rodziców. Jedno z tych rodziców, powiedzmy, że to będzie tata, będzie miał grupę krwi, AB. I teraz będziemy mieli drugie z rodziców i to będzie mama i mama będzie miała grupę krwi B0. Zobaczmy w takim razie jakie są możliwe genotypy ich potomstwa. Mama do swoich gamet może wprowadzić allel B albo allel 0, a tata allel A albo allel B. W takim razie u potomstwa możemy mieć grupy krwi następujące: AB, a0, B, B i B0. Zobacz. Żadna z tych konkretnych grup, żaden z tych przypadków nie będzie dawał grupy krwi 0. Tutaj będziemy mieli grupę krwi A, tutaj będziemy mieli grupę krwi B, tutaj tak samo, bo mamy homozygotę dominującą, a tutaj grupę krwi AB. Ani jeden z tych przypadków nie będzie dawał grupy krwi 0. Tak więc kodominacja polega na tym, że jeżeli spotkają się dwa kodominujące allele, to wyrażane są obydwa, tak jak w przypadku grupy AB, ale może istnieć też w tej samej puli allel, który jest wobec obydwu tych alleli recesywny, i w tym przypadku jest to allel 0, i wtedy on w ogóle nie jest wyrażany. Żeby mieć grupę krwi 0, to obydwoje naszych rodziców muszą mieć przynajmniej jeden allel 0. Mamy w takim razie przypadek, w którym mamy kodominację, i ta kodominacja faktycznie występuje u człowieka w przypadku tych grup krwi, które oznaczane są AB0. Moglibyśmy sobie to też narysować w ten sposób, że A jest na równi z B, ale A jest wyżej niż 0 i B tak samo jest wyżej niż zero. Czyli a i b są w stosunku do siebie kodominujące, natomiast a z zerem i b z zerem są dominujące. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam ci pokazać, jest to, że możemy wykorzystywać szachownice Paneta do zastanawiania się nad tym, jak więcej niż jedna cecha naraz będzie wyglądała w pokoleniu potomnym, jeżeli krzyżujemy rodziców określonych genotypa. Znowu powiedziałam cecha, ale miałam oczywiście na myśli gen. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób wyglądałyby możliwe genotypy potomstwa. Pod względem dwóch genów, o jakich już mówiliśmy. Jeden gen to będzie gen czynnika RH, który ma charakter dominujący wtedy, kiedy jest duże D, a charakter recesywny wtedy, kiedy jest małe D. I powiedzmy, że mamy mamę, która ma duże D i małe D, czyli jest heterozygotą, u której jest czynnik RH. Plus. I ta sama mama. Ma także dominującą cechę polegającą na zdolności odczuwania gorzkiego smaku PTC i również pod tym względem jest heterozygotą. Ma jeden allel dominujący, drugi allel recesywny. Napiszmy sobie, że ona jest PTC, to znaczy dla nas robocze, że jest w stanie odczuwać smak PTC. No i narysujmy sobie tatę, który będzie miał. Powiedzmy, że identyczny genotyp również będzie heterozygotą pod względem obydwu tych cech. I teraz zastanówmy się: tutaj będziemy mieli mamę, a tutaj będziemy mieli tatę. Jakie oni są w stanie dać potomstwo? Teraz zanim zacznę to dla ciebie rozrysowywać, chciałam ci jeszcze przypomnieć, że w biegu. Mejozy. Tutaj mamy jej ostatnią fazę. Rozdysponowywane są do komórek, które staną się gametami, chromosomy, które już przeszły crossing over, dlatego są tutaj w takie ciapki. I to co jest bardzo ważne to to, że w zależności od tego, czy geny leżą na tych samych chromosomach, czy na innych, to będą one sortowane w stosunku do siebie zależnie czy niezależnie. Pamiętasz, że drugie prawo Mendla mówi o tym, że Cechy sortowane są niezależnie. My wiemy, że to nie do końca tak, bo jeżeli leżą na tym samym chromosomie, zwłaszcza jeżeli są bardzo blisko siebie, na przykład O tutaj i tutaj to jest bardzo duża szansa, że one podróżować będą do komórek, do jąder komórek, które kiedyś staną się gametami właśnie razem, ale jeżeli leżą na innych chromosomach, na przykład na chromosomie numer 1 i na chromosomie numer 5, to one właśnie będą segregowane niezależnie i w przypadku akurat tych genów, o których rozmawiamy, dokładnie tak jest, dlatego że ten antygen D jest kodowany na chromosomie pierwszym, a ten gen, który odpowiada za zdolność czucia PTC, jest kodowany na chromosomie 7. Antygen to jest takie białko, które jest wyrażane na powierzchni naszych krwinek czerwonych i które powstaje z genu, który ma nazwę allelu duże D albo małe d. W takim razie to pochodzi z chromosomu 7, a to pochodzi z chromosomu 1 i dlatego możemy spokojnie powiedzieć, że one są od siebie Niezależnie segregowane do komórek, które w przyszłości staną się gametami. I to, co teraz rozpisujemy, dotyczy tylko i wyłącznie cech, to znaczy genów, które są niezależnie segregowane. W takim razie mamy następujące możliwości zbitek alleli, które możemy otrzymać od mamy i od taty. Od mamy możemy otrzymać duże D i duże G, duże D i małe G, albo małe D i duże G. I małe d, i małe g. Od taty dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo, bo mają takie same genotypy. Teraz zapauzuję na chwilę film i zapełnię dla ciebie tę tabelę, żebyś nie musiał czekać, aż ją wypełnię całą. No dobra, tabela jest już przeze mnie wypełniona. Jak widzisz, Teraz zrobiło się nam dużo więcej, bo aż 16 możliwości tego, jak mogą wyglądać genotypy przyszłego potomstwa. To co zasługuje na uwagę to to, że wśród tych wszystkich genotypów jest tylko jeden, który jest podwójnie recesywny. Dlatego że pamiętasz, że recesywny genotyp ujawni się tylko wtedy, kiedy dwa allele recesywne się ze sobą spotkają. Tak więc ta osoba, która mogłaby powstać o takim genotypie, byłaby Rh- i nie byłaby w stanie odczuwać smaku PTC. Tylko jedna spośród wszystkich 16. Pozostałe 15 ma przynajmniej jedną cechę o charakterze dominującym. I teraz zobaczmy, do czego jeszcze może nam się przydać siatka Paneta. Możemy na jej podstawie zobaczyć, ile mamy takich przypadków, które są podwójną homozygotą. Podwójną homozygotą, to znaczy, że w przypadku obydwu tych genów i kodującego antygen RH i kodującego Zdolność odczuwania smaku PTC mają dokładnie takie same dwa allele. No to poszukajmy w takim razie i postawmy sobie znaczek przy nich. Tutaj są takie same, tutaj nie wszystkie są takie same, szukamy tylko takich, które mają obydwa allele danego genu identyczne. Tutaj, dalej nie, tutaj i tutaj. Tak więc mamy cztery takie przypadki. Na 16 podwójnych homozygot. W takim razie to jest 25%. Szachownica, paneta pomogła nam bardzo prosto odpowiedzieć na takie pytanie. Z takiego połączenia, które narysowaliśmy, mamy 25% homozygot pod względem alleli obydwu genów, które teraz eksplorujemy. No to zastanówmy się teraz, ile osobników potencjalnych spośród tego tutaj rozrysowanego genotypów potomstwa będzie miało. Czynnik RH. Zastanówmy się nad tym. Jak ma być czynnik RH, to wiemy, że musi być przynajmniej jedno duże D. No to weźmy sobie inny kolor i poszukajmy. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Bardzo dużo tych przypadków, jak widzisz. Na tym właśnie polega piękno cechy dominującej. Tutaj nie i tu nie i ani w ani jednym z tych czterech przypadków, ale tutaj tak i tutaj tak. W takim razie w dwunastu. Na 16 przypadków genotyp będzie taki, że czynnik RH u potomstwa będzie plus, czyli będzie występował na powierzchni naszego erytrocytu Antygen D. 12 szesnastych to jest 3 czwarte, czyli aż 75% aż 75% przypadków będziemy mieli RH+. To samo możesz zrobić dla sprawdzenia, które z tych potencjalnych osobników, potencjalnego potomstwa będą w stanie odczuwać smak PTC i zresztą procent tych osobników będzie dokładnie taki sam. Tak więc widzisz, że krzyżówka szachownica Paneta pozwala nam na, na odpowiedzieć na bardzo różne pytania dotyczące tego, ile w potencjalnym potomstwie będziemy mieli heterozygot, ile potencjalnych podwójnych heterozygotów czy homozygot, czy homozygot, i w jakiej proporcji będzie ujawniała się cecha dominująca, a w jakiej proporcji będą ujawniały się allele recesywne? Na tym skończymy dzisiejszy film. Do zobaczenia niebawem. Będziemy mówić o cechach, które dziedziczy się w powiązaniu z płcią.